6 rano, ciemno, aż mi się przypomniało, jak na roraty wychodziłam o takiej godzinie do kościoła. No, jedziemy na giełdę. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile my dear. Trzeba się rozpakować, więc pomogę trochę rodzicom, a muszę zjeść śniadanie i ciepłej herbatki się napić. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. No dobrze, idę. Teraz jeszcze się ludzie rozkładają, w sensie towar. Jeszcze moi rodzice się rozkładają nawet trochę. Więc to jest najlepszy moment, żeby upolować coś tak od razu, jak ktoś się rozłoży, i kupić w dobrej cenie. Więc robię jedną rundę, to jest konkretna runda, bo pewnie z 1,5 godziny zajmie, żeby to wszystko przejść. Zimno jak nie wiem, ale może akurat coś się uda, jakiś skarb znaleźć. Dowód na to, jak jest zimno. Mróz na trawie. Jaki piękny kredens, malutki. Cudowny. Chętnie bym się takim zaopiekowała. O, jakaś puderniczka. Wiem wam, że zawsze mam taki ubaw, bo no już z rodzicami nie handluję, więc tutaj nie wszyscy mnie kojarzą. Gdzieś tam tylko najbliżsi znajomi, a tutaj jest giełda moich rodziców. I tak jak chodzę, to często jestem brana za taką, wiecie, a tam dziewczyneczkę, co ona tam wie? Ej, to taka stara handlara, no. Więc się targuję. Spaceruję, spaceruję, ale jeszcze się dopiero rozkładają, więc nie za wiele jest do oglądania. Zima dzisiaj, naprawdę współczuję wszystkim sprzedającym. Ja się to jeszcze będę ruszać, ale jak ktoś stoi w miejscu, to przekichane, to dosłownie. Spójrzcie, jak wszystko zamarznięte. Figurki, które stoją na ziemi. Karafka. Kupiłam coś drobnego. Pokażę wam oczywiście w tych kartonach. A jest ich tu naprawdę mnóstwo, więc przejrzałam i coś tam znalazłam. Idę dalej. Chciałabym wam więcej kręcić, ale mi zamarzają palce. Więc jest ciężko dzisiaj, ciężko. Robić krótką przerwę i wskoczyć do samochodu rodziców po godzinie spacerowania, bo po prostu zamarzam, mimo że jestem bardzo grubo ubrana. Ręce mam spuchnięte, zmarznięte. Mam rękawiczki, ale nie da się kręcić w rękawiczkach, czy wypłacać coś. Czy wiecie, dotykać, oglądać. Dlatego wybaczcie mi, że tak mało wam pokazuję tych staroci, ale po prostu wyciąganie aparatu to jest... jest trudne teraz w takim razie. Napiłabym się teraz grzańca, takiego ogrzanego winka. On mnie rozgrzało tak od wewnątrz, bo herbata sama nie daje rady. No ale jak się chce coś kupić, to trzeba, no. Trzeba. Póki co kupiłam takie pudełeczko na biżuterię. Zobaczcie, jakie stare. Tutaj ma jeszcze taki przycisk, taki guziczek metalowy. Za złotówkę. Kupiłam do jakiegoś ujęcia. Mam pomysł na film. Zobaczcie. Tutaj jest reklama. Jest wszystko takim welurem pięknym wyłożone. Muszę to wyczyścić. No i myślę, że właśnie takie ujęcie. No, mam już pomysł na to po prostu. A złotówka, to wiecie. Na potrzeby filmu, dlaczego nie? Tak to kiedyś wyglądało. Fajne, nie? Wejście numer 2. Jeszcze jest godzina chodzenia w drugą stronę. Kupiłam coś mega, tam 100 zł
I to jest naprawdę bardzo dobry deal. Nie mogę wam tego pokazać, bo to jest, wiecie, materiał na cały film, na klasykę, więc jak tylko to tam oporządzę, oczyszczę, to myślę, że w przyszłym roku będzie film, ale się cieszę. Długo szukałam czegoś takiego. Legowisko dla Stefy idealne, albo tutaj taki tron. Ona by leżała, gwiazda jedna. No, takie malutkie, nie wiem czy widzicie proporcje, ale mało jest. Zakupy już zrobione. Kurczę, słoneczko świeci, zrobiło się już cieplej na szczęście. No to czas na zakupy, no. Action, Teddy, Kik, wszystko na Śląsku jest. Po kolei, więc idę może coś na Mikołajki, uda mi się kupić, czy jakieś fajne opakowania, czy oczywiście coś na czepiec i do pracy. Chodzę na zakupy, pokażę wam później co kupiłam. Nic nie widzę. Tak, słoneczko świeci. Nie mogło tak być o 6 rano. Widzicie? On jest chyba mojej wielkości. 480 zł. Czy tu gdzieś jest? Jakie jest wielkości? Chyba nie. No ale serio, ogromne. I tak se leży. Odpoczywa. Po weekendzie. Wróciłam do domu. Jestem taka zmęczona. Czerwona cała z tego zmarznięcia po prostu. Dobrze, że już później było słoneczko i chociaż minimalnie na plusie, bo no czuję jak po prostu wszystko mam takie skostniałe. No ale przynajmniej kupiłam fajne rzeczy, więc się cieszę bardzo. I byłam jeszcze w tym Action, byłam w Kiku, kupiłam kilka fajnych rzeczy, ale co mnie rozczarowało, oczywiście nie znalazłam tego, po co tam jechałam. Czyli widziałam gdzieś, że w Action jest taki przyrząd do malowania na drewnie, do palenia drewna tak jakby, więc można fajne wzorki robić, coś namalować. Oczywiście chciałam mieć takie coś, żeby może zrobić jakieś ozdoby świąteczne, jakieś DIY. No i nie było, nie wiem czy już wyprzedane, czy po prostu to jakaś taka była informacja nietrafiona gdzieś w tym internecie. Jeżeli wiecie o czym mówię, to tak jakby lutownica, tylko takie małe urządzonko, którym właśnie można malować tak na gorąco po drewnie, wypalając jakieś fajne wzory. Jeżeli widzieliście coś fajnego w miarę dobrej cenie i wiecie gdzie to mogę kupić, to dajcie mi znać, bo ja chętnie się bawię takimi, wiecie, narzędziami. No. Pokażę wam co... A, jeszcze wam chcę coś powiedzieć, słuchajcie, bo to jest hit. Oczywiście, wiecie, jak wcześniej jeszcze handlowałam z rodzicami, to byłam przyzwyczajona do tego, że często jakieś gwiazdy robiły zakupy właśnie u moich rodziców. A dzisiaj tak patrzę, a to Ania Mucha kupiła u moich rodziców dwie karafki i zrobiła mi przelew blikiem, bo nie miała gotówki, więc dobrze, że akurat byłam przy rodzicach, bo moi rodzice nie ogarniają tego tematu, więc mówię, no pewnie, więc mam przelewy od Anny Muchy. I tak sympatycznie, no, bardzo fajnie. Bardzo często się to zdarza, że właśnie spotyka się gwiazdy takie, które znamy z telewizji, z teatru, właśnie na giełdzie staroci, bo jest to, tak jak wam już wspominałam, największa giełda staroci w Polsce. Ona jest organizowana w pierwszy piątek i sobotę miesiąca już od wielu, 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 wielu lat. Więc no, takie przygody. A teraz wam pokażę, co takiego kupiłam. Oto moje zakupy. No musiałam, po prostu jak zobaczyłam w Kiku taką podusię, to stwierdziłam, że przecież na legowisko tam dla Stefanii, do telewizorka, gwiazda królowa jest tylko jedna i kupiłam. Tak, jestem szaloną kocią mamą, kupuję takie rzeczy. 14 zł chyba, tak, 14,99. No, bo tak, to jest zakup, bo chciałam. To mnie ciekawi, jak się sprawdzi, bo jest to tak jakby imitacja śniegu, ale w formie materiału. No i chciałam pod to miasteczko jakoś to tak fajnie zrobić, żeby było biało, żeby kotom nie przeszkadzało, a raczej żeby jędruś tego nie zrzucił na ziemię. Więc kupiłam, no nie wygląda to jakoś najlepiej, ale mam nadzieję, że dobrze się to zrobi. Ile za to zapłaciłam? Chyba 7 zł? 7 z czymś? W Action. Zobaczymy, no sprawdzimy. Niedługo będziemy układać
domek, domki wszystkie świąteczne, całe miasteczko, więc się okaże, czy to jest dobry zakup, czy nie. No i do miasteczka jeszcze kupiłam to, czego w tamtym roku już nie było, bo było wyprzedane. Takie figurki, które pewnie przemaluję, tak żeby wyglądały bardziej naturalnie. Tutaj jakiś pan, który lepi sobie bałwana. Taki mostek, który na pewno jest do przemalowania, bo on nie wygląda zbyt ciekawie. No i właśnie taki zwierzak. Chyba po 4 zł? 4 coś? Nie wiem, rzucałam do tego koszyka jak szalona, wszystkie fajne rzeczy, ale dużo też jakichś upominków, prezentów, więc tego Wam nie będę pokazywać, ale myślę, że to Was może zainteresować, że jest takie coś faction i można stworzyć takie własne miasteczko. Moje już jest mocno rozbudowane, ale takie drobne rzeczy może tam akurat włożę i będzie fajnie. Mam nadzieję, że to po prostu nie wyląduje na podłodze przy Jędrusiu. W tamtym roku był grzeczny, a w tym to się okaże. Kolejny zakup z Action to są lampki, ale w formie takiej girlandy 17-18 zł, 150 światełek LED-owych. No i to się na pewno przyda. Ja lubię takie światełka. Pomyślałam o miejscu, gdzie są kalendarze, żeby coś takiego zrobić. Ale jeszcze zobaczę. Coś na pewno wykombinujemy. No i błyskotki. Błyskotki musiałam kupić w Teddym. Gdzie tutaj są ceny? Dziwnie to jest wycenione. PL. Jedna sztuka. 67 groszy. A tu jest cena przecież. 10 zł. Dużo. W sumie, ale wygląda to jak biżuteria i ja ostatnio tego użyłam do jakiegoś czepca. Bardzo fajnie to wyglądało, tylko w innych kolorach, więc kupiłam jeszcze coś takiego. Super się to błyszczy, oczywiście tutaj nie widać na kamerze, tylko aż tak bardzo. I jeszcze takie kamyczki, z tego można biżuterię zrobić, ale ja pewnie to sobie włożę na głowę albo gdzieś na czoło. Jak to ja, 5 zł. Powiem Wam, że byłam w szoku ogólnie, że ceny tak mocno poszły w górę. W tych właśnie tanich sklepach typu Action, Kik, Teddy, no wszystko co najmniej o kilka złotych wydaje się droższe. Nie wiem, może ja mam takie odczucie, ale wszystkie lampki zawsze były takie tanie w Action, a teraz no... Mimo wszystko jest to dobra cena oczywiście, ale zauważyłam, że już aż tak korzystnie cenowo to tam nie ma. Wszędzie jest drożej, więc chyba to jest normalna kolej rzeczy po prostu. No i kupiłam też sporo już jakichś opakowań prezentowych, więc tego może nie będę pokazywać. Ale tak, no wciąż ta cena jest naprawdę spoko. W Pepco też były przepiękne opakowania. No i kupiłam jeszcze kilka upominków, więc myślę, że zakupy udane. Szkoda tylko, że nie mogłam tej takiej lutownicy do drewna kupić, bo bardzo mi się ten efekt by podobał i na pewno bym coś dla Was fajnego starała się stworzyć, zrobić jakiś film w tej tematyce. Muszę teraz trochę popracować, ale chyba to zrobię na stojąco, bo boję się, że jak właśnie się położę, to zasnę. Wiem, że wyglądam teraz naprawdę kiepsko. Mam wrażenie, jakbym miała odmrożoną swoją skórę. Właśnie te przebarwienia wszystkie powychodziły jeszcze po podrażnieniu, po tej charakteryzacji, więc dzisiaj już tak dzień po prostu no make-up, odpoczynek, relaks. Widzę się jeszcze z moją przyjaciółką dzisiaj, Lusią chyba. No więc teraz muszę popracować, żeby się wyrobić, bo film mi się dodawał, ostatni vlogmas, całą noc. Poszłam spać gdzieś dopiero o 1:00. Wstawałam o 6:00 i film jeszcze nie był dodany, więc żeby wrzucić dwa filmy dzisiaj, wrzucić na klasykę, to muszę to zrobić teraz, żeby później jak wrócę zmontować vlogmasa i go jeszcze dodać, żeby się dodawał całą noc i żeby było bez opóźnień. Dobra, zabieram się do... przecież jeszcze kalendarze adwentowe. No kotków Wam teraz nie pokażę, ale zabrałam ze sobą pudełka, więc zobaczymy co jest do Body Shop i zdrapkę musimy zdrapać. Zastanawiałam się, co to pudełeczko takie lekkie. Myślałam, że jakaś maska w płachcie będzie w takim dużym
pudełku The Body Shop w czwóreczce, a to to takie gąbka, tak jakby gąbka do demakijażu, do mycia twarzy, naturalna gąbka, która staje się miękka po namoczeniu. Więc ładnie to wygląda i śmiesznie, że to takie zapakowane do tak dużego pojemniczka, takie lekkie, fajnie. A teraz drapka. Mama drapie. Choinka. Choinka, choinka. Choinka. To takie świąteczne przekleństwo. Choinka. Dobra, sprawdźmy. Jedną ręką nie jest łatwo. Też ma choinkę. No trudno. Nie ma dziwne, nie? Nie ma, no. To jeszcze tata został. Prezenty zapakowane dla młodszej i starszej kobietki. Cenzura. I mogę jechać. Jadę już do Lusi. Tata mnie zawozi. A nagle mówi, musimy się gdzieś zatrzymać, musisz coś zobaczyć. I mnie tutaj przywiózł. Jestem tak jakby w centrum Radziąkowa, czyli mojego rodzinnego miasta. Tutaj się urodziłam, tutaj się wychowywałam. Zobaczcie, jaka tutaj jest fontanna. Fontanna ze światełek. Ekstra to wygląda. Przynajmniej dzisiaj macie taki świąteczny akcent. Chociaż odrobinę. Bo biegałam po sklepach, biegałam po giełdzie. Ale tu mamy światełka. No ładnie to zrobili, muszę przyznać. Taki mamy ryneczek, bardzo pusty. Czego akurat nie jestem fanką. Bo tutaj kiedyś były takie bardzo fajne budynki. Jakby to powiedzieć. Sadownicy tam składowali jabłka. To były takie wielkie pawilony, ale zrobione z cegły. Miałam szczerą nadzieję, że ktoś to odrestauruje i zrobi takie przepiękne pomieszczenia, gdzie będą na przykład restauracje, będą ławeczki, będzie trochę zieleni, a wszystko zalali po prostu betonem. No to no nie me gusta. A Radziąków to cidry, właśnie od cydru, od tych jabłek, więc to jest fajna historia i moim zdaniem powinna być zachowana, ale przynajmniej się postarali i zrobili fajne światełka. Wskakuję do samochodu i jadę do Lusi. Klejamy naklejki. Aleksa, to jest leniwiec? To jest leniwiec. Tak, to jest leniwiec. Zamówiliśmy jedzonko, proszę bardzo, po włosku. Nieważne, że jutro spuchnę, nieważne. To pachnie niesamowicie. Taka typowo włoska pizza, patrzcie. Z bakłażanem i z cukinią. I co tu jeszcze było? Cebulka i czosnek, tak. Jakiś czosnek. Zresztą pachnie, no. To też jest czosnkowe. Pychota. Jakby sobie ten stół nie pokroił. Będzie nowy za 2 tygodnie. A, no to dni. Słuchajcie, wróciłam od Lusi i nie ma jeszcze tak późno, ale moi rodzice już śpią, bo są po prostu mocno zmęczeni tym dniem i giełdą i tym mrozem. Ja sama jestem już padnięta. A jeszcze muszę zmontować tego vlogmasa, dlatego wybaczcie mi, dzisiaj nie wybiorę kalendarza pomocy, ale obiecuję, że jutro wybiorę 2 cele, więc nadrobimy sobie to. A jeżeli nie chcecie czekać i chcecie dzisiaj zrobić przelew, to wybierzcie sami cel albo wróćcie do któregoś z poprzednich, które udostępniałam, więc wybaczcie mi to, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, bo widzicie, o której wstaję, o której idę spać. To jest bardzo intensywny dla mnie czas. Chcę jeszcze wszystkich odwiedzić. Jest sporo emocji, więc naprawdę jestem bardzo, bardzo zmęczona, więc chyba na autopilocie zmontuję tego vlogmasa, a muszę go zmontować przed pójściem spać, bo tu się będzie bardzo, bardzo długo ładować na kanał przy tym internecie. Więc muszę to zrobić teraz, jakoś jeszcze wytrzymać. Przepraszam. Przepraszam, bo pewnie was zaraziłam teraz ziewanie, wybaczcie. To był bardzo intensywny dzień.
ale naprawdę bardzo ciekawe, kupiłam fajne rzeczy, mało, ale takich konkretnych, więc cieszę się, że w ogóle udało mi się pojechać na tę giełdę staroci, bardzo za tym tęskniłam. No i to by było na tyle. Jutro będzie bardzo ciekawy vlogmas, będzie tu dużo śmiechu, radości, fanu, będzie pierniczenie po całości i wiem, że bardzo lubicie vlogmasa co roku właśnie z pierniczenia, więc mam nadzieję, że jutro się zobaczymy w licznym gronie, w takim pozytywnym nastawieniu i że będziecie się dobrze bawić, więc widzimy się jutro, co? Mam nadzieję, no. To do zobaczenia i miłej niedzieli Wam życzę. Tak, bo dzisiaj mam sobotę? Tak, miłej niedzieli. Do jutra!